Remisem 1-1 zakończyło się spotkanie czwartej kolejki klasy okręgowej pomiędzy Przemszą Siewierz a Wartą Zawiercie. Gospodarze z Zawiercia do tej pory strzelili w trzech meczach aż 12 goli i mogłoby się wydawać, że tak rozpędzona Warta również z Przemszą wywalczy 3 punkty. Jednak Siewierzanie w nowym sezonie także byli bez porażki, gdzie m.in. wygrali ze Strażakiem Rzęcice, trzecim zespołem poprzedniego sezonu. Podopieczni Mirosława Woźnicy już w 8 minucie cieszyli się z gola zdobytego przez Rafała Majchrowskiego. Od tego momentu napór Warty był jeszcze bardziej znaczący. Większość spotkania odbywała się na połowie Przemszy, a obrona robiła co mogła, aby nie stracić bramki. Niejednokrotnie Artur Derbin był tym, który nie dawał rozegrać ofensywnej akcji Zawiercianom. Pomimo mocnego ataku gospodarzy, goście także niejednokrotnie stwarzali sobie sytuację na podwyższenie rezultatu. W jednej z kolejnych akcji, w piłkę wyłożoną przez Jakuba Machurę, nieczysto trafił Paweł Hajduk. Sądząc po grze Warty, bramka wyrównująca mogła być kwestią czasu. Tak też się stało w 83 minucie, gdy po próbie wybicia Tomasza Stańczyka, piłka wylądowała na głowie niepilnowanego Marcina Gryca, a ten spokojnie posłał piłkę do siatki. Wynik ten nie uległ już zmianie, do końcowego gwizdka sędziego i tak Warta podzieliła się punktami z Przemszą. Jaka jest opinia trenera Przemszy na tak zakończone spotkanie? Troszkę nas to zabolało, no ale mamy świadomość i ja uważam, że Warta u siebie jest groźnym zespołem. Wyniki 4-0 z Uranią, 5-0 z Wawelem, no same mówią za siebie. Z całym szacunkiem dla Warty. Dobry zespół, walczący, będą u siebie groźni, natomiast my tanio skóry nie sprzedamy. 10 punktów, jesteśmy zadowoleni po 4 kolejkach. Niesmak pozostanie, bo można było to dowieść, ale... Wynik dopiero jest, gdy sędzia odgwizda koniec spotkania. Krótki okres przygotowawczy nie dał możliwości pełniejszej krystalizacji zespołu. Czy po 4 rozegranych spotkaniach w siewierskim klubie zajdą zmiany w składzie? Mamy plus minus tak standardowe wyjście, ten szkielet zespołu, ale dzisiaj już było widać, że Marko grał w środku pomocy z Hajdukiem. Nastąpiła tu zmiana, Kucyk już jest wyleczony, wszedł do gry, ale też nie jest na 90 minut grania. No i na pewno te rotacje będą. No Żak, nie mam do niego pretensji o pierwsze 3 spotkania, ale dzisiaj też było widać, że siedział na ławce rezerwowych. Stefaniak zagrał dzisiaj dobry mecz, ale też było widać, że końcówkę nie wytrzymał. No niestety nie mamy 7 zmian. Nie? Dzisiaj Warta Beniaminek u siebie rozpędzona po 3 kolejkach. To też nie był dla nas łatwy mecz, ale dla nas za chwilę też przyjdą trochę mecze, gdzie my dostaniemy oddech, gdzie chłopcy poczują swobodę grania, tak mi się przynajmniej wydaje. I w następnej kolejce gramy z Wawelem, któremu nie idzie, oby nie obudził się na naszym boisku. Ale myślę, że jeżeli będziemy konsekwentnie grali tą piłkę, którą ja im wdrażam, to obiecuję, że w przyszłej rundzie na pewno to będzie groźny zespół. To będzie groźny zespół, bez względu na miejsca, jakie zajmiemy po pierwszej rundzie. W drugiej rundzie będzie dużo gorzej z nami grać. Czas pokaże, jak w dalszych meczach poradzi sobie Przemsza Siewierz. Na chwilę obecną możemy być zadowoleni z dyspozycji zespołu. Oto wyniki pozostałych klubów z gminy Siewierz oraz tabele z klasyfikacjami po ostatnich meczach.